kolejne wydanie Wieści z Zaboru. Witam Państwa bardzo serdecznie, a witam Państwa oczywiście z naszego wyjątkowego i magicznego miejsca na mapie gminy Brusy, mianowicie oczywiście ze skansenu Józefa Chełmowskiego w Brusach Jagliach, który stoi w otoczeniu chaty kaszubskiej naszego regionalnego muzeum gminy Brusy. O czym w dzisiejszym programie? Powiemy sobie w dzisiejszym programie między innymi o zakończonej inwestycji w Kosobudach. Tam została wybudowana ulica Kościelna. Podsumujemy sobie mniej więcej prace trwające w starej szkole w Brusach oraz zachęcę Państwa do składania wniosków między innymi w programie Mój Prąd i Czyste Powietrze. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ulica Kościelna w Kosobudach już gotowa. Zakończyły się prace budowlane właśnie na ulicy Kościelnej w Kosobudach. Dotychczasowa szutrowa droga została utwardzona starobrukiem, a cały odcinek jest już oddany do użytku. Inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 zł. W połowie była ona dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica Kościelna to odcinek o długości ponad 250 metrów i szerokości 5 metrów. Znajdują się przy niej obustronne pobocza z kostki betonowej. Co ważne, w ramach inwestycji wybudowana została także kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Warto też dodać, że w ramach tego samego projektu w Kosobudach przebudowano także zbiornik retencyjny, który odbiera wody opadowe nie tylko z ulicy Kościelnej, ale również z sąsiednich dróg. Zapobiegnie to w przyszłości lokalnym podtopieniom w przypadku gwałtownych ulew lub roztopów. Rewitalizacja budynku starej szkoły. Najpóźniej we wrześniu tego roku oddany do użytku zostanie budynek po byłej szkole w Brusach. Obiekt został gruntownie odrestaurowany, a niebawem będzie on pełnił nową funkcję. W remontowanym obiekcie utworzony zostanie środowiskowy dom samopomocy dla około 30 osób oraz centrum usług społecznych. W budynku tym będzie się znajdowała placówka pobytu dziennego jako miejsca świadczenia usług opiekuńczych. Powstanie też centrum wsparcia rodziny oraz placówka pobytu całodobowego. Planowane są też szkolenia dla opiekunów osób starszych. Całe zadanie jest nie tylko rewitalizacją starego obiektu, to także element rewitalizacji społecznej. Dzięki temu zadaniu gmina Brusy zwiększy wachlarz usług świadczonych swoim mieszkańcom. Inwestycja będzie kosztowała 5 milionów złotych, z czego prawie 4 miliony to pozyskane przez gminę dofinansowania zewnętrzne. Część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Druga część to pieniądze rządowe otrzymane na utworzenie środowiskowego domu samopomocy. Dodam tylko, że nabór uczestników do środowiskowego domu samopomocy w Brusach już trwa. Osoby zainteresowane uczestnictwem w środowiskowym domu samopomocy prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach. A wszelkie szczegóły dotyczące składania wniosków znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej www.brusy.pl. Centralna ewidencja emisyjności budynków obowiązkowo złóż deklarację. Od 1 lipca bieżącego roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności budynków dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie zon.gnb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Brusach. Wnioski dostępne są również na wspomnianej wcześniej przeze mnie stronie brusy.pl. Dodam tylko, że termin na złożenie deklaracji to 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla nowo powstałych obiektów. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa. Nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój Prąd. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w trybie ciągłym o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. W ramach programu pod uwagę są brane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących oczywiście na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
Z kolei nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Dodam tylko, że wnioski należy składać w terminie od 1 lipca do 22 grudnia bieżącego roku lub do wyczerpania alokacji środków. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez generator wniosków o dofinansowanie poprzez stronę www.mójprąd.gov.pl. Serdecznie zachęcamy. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Więcej osób skorzysta z wyższego poziomu dofinansowania. Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego. Zmiany wprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz zapisami Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu. W wielu województwach, w tym w naszym regionie, obowiązują uchwały antysmogowe, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego jako węgla. Od 1 lipca z kolei bieżącego roku możliwe jest ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pelet o podwyższonym standardzie. Ponadto dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł do 2189 zł, czyli o 229 zł więcej niż obecnie. A dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy został ustalony na poziomie 125% najniższej emerytury na osobę, czyli do 1564 zł, zatem o 164 zł więcej niż obecnie. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku. Ich cel to oczywiście ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog. Dzięki tym modyfikacjom więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu, czyli do 37 tysięcy złotych dotacji. Dodatkowo dodam, że ruszyła też ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze, m.in. banki Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska. Jako pierwsze rozpoczęły nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze, a pożyczki wyniosą do 100 tysięcy złotych. Banki będą udzielały kredytu Czyste Powietrze, u nich też będzie można złożyć wniosek o dotację w ramach programu. Dodam tylko, że część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dlatego zachęcam do zapoznania się z wszelkimi informacjami, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.brusy.pl. Takich informacji można oczywiście również zasięgnąć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Brusach. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Wieści z Zaborów. Dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam Państwa do odwiedzania naszego skansenu w Brusach Jagliach i chaty kaszubskiej, znajdującej się tuż obok. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym programie.